Jesteśmy akurat tutaj w trakcie sprzątania śmieci, które znaleźliśmy tutaj koło rzeki. I robimy to, bo się czujemy zobowiązani podziękować Matce Ziemi za to, że nas żywi, że nam daje tlen, że nam daje powietrze do oddychania i do życia. I tu nie chodzi o to, żeby na kogoś nakrzyczeć, na kogoś pokazać palcem, tylko prosimy wszystkich, którzy wyrzucają śmieci, czy to by było do lasu, czy nad rzekę, czy na pole. Nie róbcie tego, bo w lesie żyją zwierzęta, na polu żyją zwierzęta. I tylko dlatego, że nie leży to później u kogoś na podwórku, to nie znaczy, że to zniknęło z tej ziemi. To później wraca do człowieka, znajduje się to później w jego jedzeniu, w jego wodzie. Więc prosimy wszystkich, jak znajdziecie, jak wychodzicie gdzieś na spacer, opuszczacie dom, idziecie w naturę, nie wyrzucajcie śmieci, a jak znajdziecie coś, to weźcie do domu i wyrzućcie co do śmietnika, który jest na to przewidziany. Dziękujemy Wam bardzo. Jest inny skręt, a nie Abfall zu sammeln, den wir gefunden haben. Und es geht uns hier nicht um Fingerpointing oder so, sondern wir möchten einfach der Mutter Natur etwas zurückgeben, für das sie uns nährt, dass sie unsere Luft sauber hält, dass sie unsere Wasser sauber hält. Weil es einfach unsere Aufgabe ist. Und wir bitten alle, die in den Wald gehen, werft bitte keinen Abfall weg. Und wenn ihr Abfall im Wald findet, nehmt ihn einfach nach Hause, das machen wir jetzt, wir trennen ihn zu Hause und dann schmeißen wir ihn weg. Vielleicht entstehen euch dadurch mehr Kosten, aber das sollte ja im Rahmen des Erträglichen sein und es liegt an uns, unsere Mutter Natur sauber zu halten.